Dzień dobry, moi drodzy. Przedwcześnie odpaliłem świat, więc dlatego jestem na caps locku. W sumie odkąd odpaliłem, to byłem na caps locku, potem sobie pooglądałem chwilę YouTube'a, pośmiałem się. No i wróciłem. A ja muszę sobie teraz przypomnieć, na czym to jest stoję. Odnośnie tego. O, w ogóle wykminiłem dużo skuteczniejszy sposób na pozyskiwanie tych kuraków. Tylko będzie jeszcze jedna dźwignia potrzebna. Gdzieś tutaj, by móc ten zniwelować jej działanie. Na czym to będzie polegać? Potrzebujemy redstone'a, żeluza. Co jest? Zbroja, świece, żarło. Co jest? Gdzie jest moje całe żelazo? Tu jest. Okej, ale nie o to mi głównie chodziło. Coś miałem przecież więcej. O. Znowu wyprawa do podziemi jest. Pójdziemy do Morli. Pójdziemy do Morli. Pójdziemy do stolicy krasnoludzkiej i wykopiemy, co tam jest. Chwała będzie czekać nasze ludy. Złoto będzie rzekami płynąć. A ja przestanę już śpiewać, bo nie czuję już tego. Dobra, pamiętam, że gdzieś koło tej sadzawki zwanej kanionem było przejście do innej sadzawki kolejnego kanionu. Aha, nie, to jest to. A to gdzieś tutaj niedaleko na pewno było. Jestem tego absolutnie pewien i czekajcie, bo ja mam o tyle taki problem, że ja ogólnie na swoim głównym ekranie, czyli ten, na którym obecnie patrzę przed sobą, to jest ogólnie telewizor. Zaleta tego to jest taki, że to jest ogromny on. Ponad grubo 50 cm. Szerokości, wysokości w sumie nie wiem. Jakość idealna na mój gust. Jednak o gustach się nie dyskutuje. To trzeba mieć na uwadze. Nie wiem, gdzieś było przejście, a może to w tamtych partiach jaskini. Gdzieś było przejście, które prowadziło do innych partii jaskiń ogólnie. Do tych sowieckich jaskiń, które skrywają w sobie dobra, którymi Sowieci nie chcą się podzielić. Czyżbym nie, to nie to. W sumie F. I właśnie sobie uświadomiłem, że nie wziąłem dodatkowych pochodni. Ej nie, gdzie to jest? To znaczy pamiętam, że to było gdzieś na dole jak eksplorowałem. Ale gdzie?
tutaj? Nie. Ja już po prostu błędzę w tym kanionie. Błądzę. Mój błędnik błądzi. Tutaj. Nie umie się odnaleźć w tym środowisku. A mówiłem, zostań na pancie. To nie słuchał. Chciał przejść na nowszego 3D. I nie ogarniał. W ogóle, czy tylko ja uważam, że Paint 3D to po prostu jest niepotrzebny? I powinni... XD! I powinni nam oddać starego, dobrego Painta? A może to... Tu, nie, bo to jest przejście tędy. To jest. Dobra, lepiej spadać wyższe partie, skoro stamtąd spadają moby. To coś tam musi być. Pewien siebie wojownik wstąpił w wyższe partie jaskini. Nikt wcześniej tutaj nie przebywał. Czuł strach, ale jednak ciągnęła go żądza przygody. Żądza żelaza. Wiedział, że jeżeli nie zdobędzie żelaza, nie będzie mógł zaprojektować mechanizmu, dzięki któremu będzie miał farmę kuraków. Wiedział też, że nie pożyje za długo, jeżeli ciągle będzie atakowany. O Jezus! Bard mojego żelaza, a nie! Moje żelazo! Ciekawe w sumie, ile straciłem takiego żelaza. Choć widzę, że i tak tutaj była duża ruda. To i tak, ile straciłem z tej rudy? Oto jest pytanie. Lapis się przyda do expa. Złoto, 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 złoto. Jezus. Nie topesz. Ale jak mnie przestraszył ten mały skurczybyk. Więcej złota. Ej! To jest perfidne chamstwo! Ja wam mówię, to jest perfidne chamstwo. Zobaczcie. Poszukiwałem złota. Nie mogłem przez długi okres znaleźć. Ledwo co wyprodukowałem potrzebne mi tory. A teraz? Chodzę do jaskini. I bum, na starcie 15 złota. A dopiero zacząłem drugi kill-off. Redstone w sumie sobie podziękuję na chwilę obecną. I chyba... Bo raczej mam wystarczającą ilość. Dobra, tam się nie zagłębiam. Niech żywioły wody i ognia się tam ścierają. Blizzard, rób se tam co chce ta. Bo właśnie, mówiąc o Blizzardzie. Przedwczoraj, jak dobrze liczę, ale pamiętajcie, człowiek jest omylny. Znowu złoto! Tutaj, czuję tutaj konspirację.
źle, nigdy za wiele. A masz! Nie, bo tutaj. Uf, nie uszkodził żelaza. Tyle dobrze. Jeszcze szybko spojrzę, czy coś tutaj wartościowego nie ma. To mogę zająć się kopaniem. O, tutaj jeszcze ominąłem. A widzicie, warto się jednak wracać. Wracać. O, więcej żelaza. Więcej tego kruszca. Więcej. To jest moja kopalnia. Zaznaczę. O. I znalazłem te miejsce, o którym właśnie, które chciałem na początku znaleźć. O Jezus. Złoto. Znowu. I to jakie złoże? Kurde. Ja nie wiem, ja miałem w poprzednich odcinkach. Bo ja to pamiętam. Bądź co bądź, jestem sklerotykiem. Ale kurde. Emocje przy szukaniu złota w Minecrafcie są na tyle silne, że tego nie da się zapomnieć. Po prostu. To znaczy. Dać się da. Znowu złoto. Ale chyba wiecie, o co mi chodzi. A jak nie, psyklo mi. I tak specjalnie zaseplemniłem. Dobra, to będzie trudne. Trzeba było się pozbyć zbędnego balastu. Dobra, zaświecę sobie tutaj. No, ile już tego mam? 44 rudy żelaza i 37 złota. Na ekspedycji, której, uwaga, tutaj trzeba ważny cytat, nie szukam złota. A jak w poprzednim odcinku, w którym szukałem złota, to znaczy nie wiem, czy poprzednim, czy w którymś z poprzednich odcinków szukałem złota, tego szukałem i nie mogłem znaleźć. A teraz proszę. I powiedzcie mi, że to nie jest, kurde, jakaś siła wyższa za tym nie stoi. Ale jak w Minecraftie nie ma żadnych sił wyższych? O czym ty play? Co gdzie jak? Skąd? Skąd? To poczekajcie. Potrzebuję jakiejś sceny, żeby wam zająć. Trzymajcie to. Dobra, trzymajcie na jakiś czas to. Ja muszę to znaleźć. Dobra.
Życia Minecrafta zmniejszyły się. I obecnie nie mam nic. Nie ma nawet jak tam wrócić. Ale kurde, mogłem wracać. A trzeba tam wrócić po żelazo, by móc wytworzyć nową zbroję. Jeszcze świecę. Dobra, ciebie mogę odstawić. Ciebie i ciebie też. Dobra. F. Ale o ile mi wiadomo, to przecież mikstury nie zabijają. Przecież one biorą mi jedynie ten, zmniejszają liczbę serduszek. Miejmy nadzieję, że nic. W sumie nie, niedaleko była lawa. To, że nic nie straciłem, to jest niemożliwe. Muszę jak najszybciej tam dobiec i stamtąd uciekać. A jak mnie zaskoczyli. Nie spodziewałbym się takiego nagłego ataku. Jeszcze wiedźmy w podziemiach. Kto to widział? Wiedźma w podziemiach. Absurd jakiś chyba. Przecież wiedźmy to się trzymają z swoich tam domków. Dobra, uciekam. O, wiedziałem, że coś ominąłem. To jest dobry omen, moi drodzy. Uznajmy to za dobry omen. Tak. Dobrze, że się zablokowałem. Dobra, widzę, że zginąłem. W pobliżu moich itemów. Tak. Ja kocham takie sytuacje. Po prostu I love it. Okej. No chodź. Come on, come on. No dalej. You can do this. Boom! Iś! Jezus! Maria! Nie wy... O, nie wszystko stracone. Jest, złoto przetrwało. Skąd was tutaj tak dużo? Jeden nie mam. Nie marnuj. Trzeba zbierać złoto i żelazo. Pytanie tylko, gdzie jest ta wiedźma? Czy ją to znaczy, teoretycznie powinienem ją zdespawnować. W praktyce jednak.
Nigdy nic nie wiadomo. Czyli tak, ostatecznie wychodzę z wynikiem 43 złota i 1 żelaza. Oświetlę sobie i wpłynę tym. Dobra, żeby czerpać powietrze. O, złoto. Jak się ukryło? To jest szósty zmysł krasnoluda, moi drodzy. Tak zwany. Oznacza on, że można wychwycić złoto po prostu. Ot tak. W tym momencie powinien ktoś pstryknąć, a ja powinien nam powiedzieć, no właśnie. Kto wie, do jakiego to jest filmu? Czy tylko ja po prostu jestem osobą, która... Jesus! Która po prostu ogląda po prostu filmy, które są głupimi komediami, a jeszcze do tego wyszły spod rąk Amerykan. Amerykanów w sumie powinienem powiedzieć. Choć kto wie, czy tam nie pracował jakiś Kanadyjczyk. Nigdy nie ten. Nie oglądam napisów końcowych. A wy oglądacie w sumie? Jakby ktoś chciał wiedzieć, co ja próbuję zrobić, to wszcząć dialog między mną a wami, byście wy i ja pisali komentarze, dzięki czemu mój film będzie wyżej oceniany, bo skoro ludzie piszą komentarze na takim filmie, to YouTube może go promować. No. A nie, no moje całe żelazo. A w tym momencie ktoś mógłby zapytać, to znaczy spytać po prostu. A co ty się przyjmujesz tym żelazem? Ty w 15 minut tyle go zebrałeś. To co się przejmujesz? Ano się przejmuje właśnie. Ponieważ... Pomyślcie, gdybym... Muszę teraz eksplorować kolejne części tych jaskin, by zdobyć więcej żelaza. A tak, ile bym już miał? Prawie stak. Dla tych, kto nie ogarniają języka Minecraftowca, że tak to nazwę. Stack to jest uznawana za maksymalną ilość rzeczy, które można trzymać w jednym slocie, która wynosi dla jednych przedmiotów wielokrotność liczby 4. Głównie 16 i 64. Mam nadzieję, że czujecie się teraz doinformowani i czujecie się bardzo dobrze, że posiedliście tak niezbędną wiedzę do egzystencji. Co wy robiliście bez posiadania tej wiedzy? Jakie wasze życie musiało być smutne i pełne żalu. Na szczęście na YouTube jeszcze istnieją takie kanały jak mój, który doinformowuje swoich tych widzów
dzięki czemu pozwala wam pozwala dorównywać innym jednostkom, które są już zaznane w temacie, a nie musicie tracić czasu na różnego typu youtuberów, co to te challenge robią. Tak, naśmiewam się z challenge, co to. To znaczy, uważam, że challenge są teraz tym, czym Minecraft dla wielu był w roku 2014, 15, coś tak w tych latach. Czyli po prostu przejadł się. Wszyscy nagrywali Minecrafta i wszyscy go wrzucali. Wiele osób się wybiło na tym, co na młodych pokoleniach w tamtych czasach, przez co powstała opinia, że Minecraft jest dla małych dzieci. Co uważam, że jest kłamstwem. To znaczy, okej, okay, jak Minecraft sam w sobie jest grą przyjemną i fajną, tak o ile posiada się narzędzia, jak w sumie launcher Twitcha, przez który można odpalać różnego rodzaju modyfikacje do Minecrafta, typu Sky Factory 3 czy to, co obecnie nagrywają Zio i Jagu. Minecraft Evo to się nazywa, dokładniej rzecz ujmując. Cześć zombie. No cześć. Dobra. Nie jesteś już przeszkodą dla mojej ekspansji żelaznej. To jest ekspansja żelaznej hordy. No jakby ktoś chciał wiedzieć, o co mi chodzi z ogólnie z tymi nawiązaniami do gier Blizzarda, to właśnie po pierwsze ostatnio zacząłem sobie ciupać, że tak to nazwę, w Hearthstone'a. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Hearthstone'a. Myli mi się ze Stoneheartem, to znaczy Stoneheart mi się myli z Hearthstone'em. To jest smutne według mnie. Znaczy nie. To znaczy, że smutne. Że te dwie gry się praktycznie różnią paroma literami. A wydźwięk jest ten sam. Połączone kaniony. Moje żelazo. Pięknie to wygląda. Powiem wam. Właśnie. Właśnie mi się przypomniało jakaś propozycja, co to mogłoby się pojawić w Minecrafcie. Takie. Gdzieś u Tizmiego chyba słyszałem to. W sensie mapy. Mapy kopalni. To znaczy, fajnie by było, gdyby po prostu zrobili coś takiego. Że można by wybierać, jakby wyglądała mapa. W sensie by były dwa wybory. Od poziomu tego i tego i wykrywa nam skupiska jaskiń.
albo normalnie jak teraz jest. I to znaczy od poziomu 0 do poziomu morza. Tam trzeba się zejść. Tam trzeba się zejść. Polska język, trudny język. Się nie czepiać. No w sumie mówiąc o właśnie polska język, trudny język, to polski jest uważany za jeden z trudniejszych języków świata. Co potwierdza moja wymowa. Jak niektóre wyrazy po prostu nie sprawiają mi trudności. Na przykład je stosuję powszechnie. Takie wyrazy bardziej wyraziste. Diamenty! Już mogą sprawiać mojej osobie nie lada problemy. Dobra, i teraz trzeba się pilnować. Mam 55 złota, 6 diamentów i 37 żelaza. W normalnym świecie to już bym mógł przestać w ogóle pracować i mógłbym się zajmować własnym życiem, mając takie zasoby. Jednak jesteśmy w Minecraftie, grze, która była inspiracją dla, której nazwa była inspiracją dla Adolfa Hitlera, by stworzyć swoją jakże interesującą księgę, którą zatytułował Mein Kampf. O kurde, we. Skubaniec. Siczaj jak tygrys. Jak pantera. Nie mogę mu na to pozwolić, nie. To jest zagrożenie dla życia i zdrowia i życia. Jak wy byście się czuli, gdyby nagle ktoś od tak zaczął do was strzelać z łuku? O, no właśnie. Trzeba go powstrzymać, zanim ucierpią niewinni, głównie moje żelazo. On jest niższy. Zauważył mnie. Trzeba wyciągnąć oręż i uderzyć! Ale skubany dopiął swego. Nie. Dobra, mogę się zregenerować trochę. Trzymaj zombie. Za chwilę stoczymy pojedynek na śmierć i śmierć, bo ty już jesteś martwy. Ja w sumie też byłem. Tutaj ta. O, nie mogę. Jezus! To ci babcia mówiła, żeby nie straszyć ludzi. O, babcia mówiła. Dopóki nie zjadłeś w mózgu. No, babcia mogła sobie mówić. Czasem żałuję, że po prostu na F trzymam pochodnie i coś innego robię. Ale to tylko czasem, no. Szkoda, że nie można trzymać W po prostu.
mogę wrócić tu. Chwila. Zjeść chleb. Dobra, mam tylko 7 chlebów. 7 kromków chleba. Jezus kraj. Boże święty, tutaj na zawał może napaść teraz. Kusi też żelazo, ale nie. To już koniec podróży May i tego odcinka w sumie. Ja się tutaj bunkruję, bym mógł zakończyć odcinek. I za chwilę rozpocznę kolejny. Nazwa będzie się nazywała... tak. Żelazna krucjata. Żelazna krucjata. Brzmi mocarnie. Ale moja śmierć już nie była taka. Szczęście. Złoto odzyskałem. Mam 55 złota, 6 diamentów i 38 żelaza. Jeszcze się nie odbiłem, ale w przyszłości na pewno. Ja się z wami żegnam. Do widzenia. Pa, pa.